trzecie. I Rune Holta w trudnej sytuacji, Rysiek, bo w trzech wyścigach 3 punkty, trójka i 2-0. No i jest jeszcze szansa na półfinał, ale trzeba wziąć się w garść i teraz dobrze pojechać z pola zewnętrznego i przy okazji założyć Nickiego Pedersena. To się znowu, Rafał, zaraz powiesz, łatwo mówi, no ale zobaczymy, co wymyślił Rune Holta wraz ze swoimi ludźmi. Nie zapominaj, że całkiem dobrze radził sobie Bierę, a szybki jest dzisiaj na markecie Andreas Jonsson. No więc właśnie, ciekawa rywalizacja przed nami. Andreas Jonsson ma 7 punktów w 3 wyścigach, podobnie Kenneth Bier 6 punktów w 3 wyścigach, a więc ważny to wyścig. Nicky zostaje z tyłu, nie założy z pewnością Jonssona, teraz traktuje go Jonsson szprycą, czy wciśnie się tutaj. Ależ teraz Nicky rozpędzony, dwóch nie, na razie zabrakło jeszcze tej prędkości na Kennetha Bier, ale proszę, ileż jest nerwowości, nie jest do końca skoncentrowany Nicky Pedersen, czyżby to wizytacja maleńkiej córeczki Mikkelinki spowodowała, że no nie jeździ Nicky Pedersen jak duński ekspres znany z dwóch ostatnich sezonów Grand Prix. Kenneth Bier na zewnętrznej, jest Andreas Jonsson, wystarczy tej prędkości, nie, dojeżdża tam do płatu Nicky, a więc wywalczył na razie drugą pozycję w tym wyścigu, ale Jonsson jeszcze z pewnością nie składa broni, jeszcze jedno kółeczko przed nimi. Holta martwi nas postawa naszego reprezentanta, znów zamyka stawkę, teraz przyciśnięty do krawężnika Andreas Jonsson, musiał tam zamykać gaz, musiał tam zwolnić, żeby nie wjechać w Pedersena. Bardzo dobra jazda Nickiego Pedersena, ale to raczej taka jazda destrukcyjna, przeszkadzanie rywalom niż uciekanie, a przecież słynął z tego, że puszczał sprzęgło i po kilku metrach pytał, gdzie jesteście chłopcy, bo ja już za chwilę kończę. No nie ukrywam, że cieszy mnie taka, nie powinienem tak mówić, ale no więc, taka ale postawa. Ale widzę, że ukryłeś się w języku. Trochę się ukryłem, bo nie powinienem tak powiedzieć, aczkolwiek na pewno rokuje to dla nas większe emocje, nie będzie tego stuprocentowego Nickiego, przynajmniej dzisiaj, bo pomylił się dzisiaj kilka razy i to stwarza dodatkowe emocje dla nas, że jednak jest szansa dla innych zawodników, żeby też zostali mistrzami świata. Ale chciałem jeszcze też wrócić do jazdy Kennetha Bierę, który jakoś tutaj sukcesywnie